Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. W tym filmie opowiem Wam trochę o mało popularnej i niedocenianej rybie pochodzącej z Azji, jaką jest prętnik karłowaty. Prętniki to chyba jedne z większych i ciekawszych gatunków, jakie można trzymać w małych akwariach. Dla parki spokojnie wystarczy zbiornik o pojemności około 54 litrów. Ważne, by był dość gęsto obsadzony roślinami i posiadał kryjówki, w których ryby mogą się schować. Standardowa temperatura 25 stopni jest dla nich wystarczająca. Gatunek ten jest łatwy w hodowli i nie ma jakichś szczególnych wymagań, dlatego też mogę go śmiało polecić dla początkujących akwarystów. Prętniki należą do spokojnych ryb i mogą być trzymane w akwariach towarzyskich. Ważne, by nie łączyć ich z żywiołowymi rybami. Dobrym towarzystwem będą dla nich małe ryby ławicowe, takie jak rasbory klinowe, większość ryb dennych jak kiryski czy otoski, albo nawet krewetki. Są mocno terytorialne, dlatego polecam hodować najlepiej jedną parę w zbiorniku. W domowych warunkach rybki te osiągają około 7 cm długości. Jeśli chodzi o ubarwienie, to najczęściej spotykane są czerwone i niebieskie. Samce są dużo mocniej wybarwione niż samice, które są jaśniejsze i zwykle srebrno-szare. Poza kolorem, płeć najłatwiej rozpoznać po kształcie płetwy grzbietowej, która u samców jest ostro zakończona. Warto wspomnieć, że ryby te, podobnie jak bojowniki, posiadają narząd labiryntu, czyli potrafią oddychać powietrzem z nad tafli wody. Dlatego ważne jest, by trzymać je w akwariach z pokrywą lub dużą ilością roślin pływających. Jeśli chodzi o karmienie, to tutaj również nie ma jakichś specjalnych wymagań. Rybki chętnie zajadają suchy pokarm, co jakiś czas warto im podawać również żywe robaczki bądź mrożonki. Prętniki karłowate są bardzo ciekawe w obserwacji, szczególnie podczas tarła. Samiec buduje wtedy swoje gniazdo z piany i części roślin i staje się również agresywny wobec samicy, przeganiając ją na drugi koniec akwarium do czasu, aż nie ukończy budowy swojego loku. Dlatego ważna jest gęsta roślinność i kryjówki. Sam proces tworzenia gniazda możecie zobaczyć na zapisie mego live'a, gdzie mogliśmy obserwować, jak to wszystko powstaje. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam film i co sądzicie o tych ciekawych rybach. Podeślijcie też swoje pomysły, o czym byście chcieli usłyszeć w kolejnych moich filmach. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia i cześć.